Zima to szczególnie trudny czas dla osób, które przebywają bez dachu nad głową. Noc spędzona na ławce może mieć tragiczny finał. Temperatury poniżej zera i padający śnieg sprawiają, że osoby bezdomne są narażone na wychłodzenie organizmu. Wraz z nadejściem takiej zimowej aury funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone. Codziennie patrolują miasto. Odwiedzamy miejsca, gdzie zwyczajowo te osoby bezdomne nocują. Są to noclegi prowizoryczne w zależności albo w pustostanach, albo też na przykład w lesie, bo też zdarzają się takie, że ktoś wybudował sobie szałas i tam spał. Są miejsca też przez nas zidentyfikowane i każdego dnia pojawia się tam patrol, żeby sprawdzić, czy osoby przebywają. Jeżeli przebywają, to proponujemy przewiezienie do noclegowni, pomoc w tym kierunku. O potrzebie udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych informują także mieszkańcy. Dzwonią do nas, że po klatkach schodowych czy w piwnicach przebywają takie osoby, patrol zawsze się udaje. Dodatkowo współpracujemy z MOPR-em w tym temacie i odwiedzamy też miejsca łącznie z pracownikiem socjalnym. Jak informuje komendant Straży Miejskiej, w rejestrze służb na terenie Tarnobrzega jest około 30 osób bezdomnych. Mogą one liczyć także na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 13 wydajemy gorący posiłek dla osób potrzebujących. Ponadto zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie mogą sobie w tym trudnym czasie zrobić podstawowych zakupów albo wykupić leki, aby skontaktowali się z nami i my też taką pomoc będziemy świadczyć. Warto pamiętać, że na wychłodzenie narażone są nie tylko osoby pozbawione dachu nad głową, ale często też te, które przesadziły ze spożyciem alkoholu, niepełnosprawni, samotni i starsi, którzy na przykład przewrócili się czy stracili przytomność. Ważne, by nie być obojętnym na ich los. Gdy warunki atmosferyczne są trudne, a zauważymy osobę siedzącą lub śpiącą na zewnątrz, poinformujmy o tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub służby ratownicze, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.